Cześć, siemanko, jestem Kaktus, witam was w kolejnym odcineczku serii Roblox. Prawdziwe życie na moim kanale, jest to bodajże 25 odcinek, także jesteśmy już na całkiem ciekawej liczbie. I zaczynamy z tego miejsca, co w ostatnim odcineczku, słuchajcie. Zaraz dzwoniłem sobie po taksę. O, widzowie, weźcie mi powiedzcie, jakim kuźwa cudem, ale to jakim, za każdym razem przejeżdża taksa przy nas. Taksi, o, dobry. No nie gada pan, że znowu to jest pan. Pan mnie wczoraj wiózł? Tak, ja pan. Jakiego pan ma farta, że za każdym razem pan koło mnie przejeżdża? No nie wiem. No nic, ja nic na to nie poradzę. Wiezie mnie pan na urząd miasta. Sorry, widzowie, za dźwięki w tle, ale nic nie poradzimy. Wiezie mnie pan na urząd miasta. Dobra, my już tu prawie dojechaliśmy. Tutaj pan na prawo zjedzie, nie? No dobra, ile za ten przejazd? $100. Proszę. Dziękuję. Do widzenia. Miłego dnia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchają panowie. Przyszedłem tutaj takiej sprawy, nie wiem tutaj do którego dokładnie mam podejść. Zaraz się tutaj rozjaśni wszystko bardziej. Ubezpieczenie mamy, po prostu chciałbym odszkodowanie zaraz po wypadku, nie? Okej. A jak byś tutaj wyglądał? Jaki był model auta, numer rejestracyjny? Passat, numery rejestracyjne. Tutaj zaraz dam panu papiery, to pan sobie zobaczy, bo ja nie jestem w stanie na pamięć zapamiętać. Już daję papiery, sekunda. Proszę. Dobra, dziękuję. Ja sprawdzę, czy panu się należy odszkodowanie. Niech pan sobie na razie chwilę poczeka. Jasne, że tam był poślizg, nie? Po prostu. Auto wpadło w poślizg, hamulce nie zdziałały i dupa. To ja sobie usiądę. Dobra. Witam pana. Jak panu dzień mija? Dobry, dobrze. Pan nie oglądał przypadkiem wczoraj aut ze mną? Jeszcze raz? Pan nie oglądał wczoraj aut, jak ja tam byłem też oglądać? A, tak. Kupił pan jakieś? Tak. A jakie? Camaro. Drogie było? Nie. Właśnie teraz sobie szukam auta, no ale kurde, nie da rady, nie da rady. Z ich cenami tam. Ale nic. Panie Kamilu. Już idę? Słucham? Tak, należy się panu 5000 odszkodowania. 5? 5000. Mhm. Niestety więcej nie może być, bo auto już było tak już w złym stanie. No nie najlepszy był stan, wiem. Dobra, to proszę pan, już oddaję papiery i pomiędzy tymi papierami podać gotówkę. Dobra, to jeszcze tylko sprawdzę, czy ta gotówka jest i... Dobra, to ja się usiądę i sprawdzę, czy są pieniądze. Dobra. Pieniądze są, wszystko się zgadza, do widzenia. Dobra, widzę, 5 kafli wlatuje na nasze konto. Szkoda, co prawda, że auta nie mamy, ale i tak, słuchajcie, jak na to, jak na takiego szrota, ogólnie, jak na to, że nie musiałem ubezpieczenia płacić, bo jeszcze było zapłacone ze starego właściciela i to wszystko, no to kurde, dobrze, dobra, ja idę do banku. Dobra, widzę, ja już tutaj dolatuję, kurde, naprawdę się zmęczyłem, trzeba to auto ogarnąć, bo to jest tragedia. Dobra, dobry szefie, o, witam pana menadżera. Dobry. Dzisiaj miało nie być konwoju, ale będzie. I aha, no. Będzie zamknięty. I no, będziesz ty kierował. No dobra, dobra. To ja, szefie, przebieram się i możemy startować z konwojem, na spokojnie. Dobrze. Dobra. Dobra, jeszcze przebrałem. Dobra, szefie, szef jedzie ze mną, czy zostaje? Jadę z tobą. Dobra, no to dawaj, szefie, już możemy jechać. Dobra. No to daję, szef. Tylko jedna radiolka nas dziś obstawia? Tak, tak. Dobra. A dużo kasy przewozimy? No... Bo to normalnie, tak. Na odbiór dopiero i dopiero będziemy jechać z kasą tutaj, tak? Tak, tak. A dużo przewozimy, można wiedzieć? No, tej informacji nie mogę ci zdradzić. Nie wiem, szef mi normalnie ostatnio mówił. No, to jak się mówił, no co? No, trochę sporo. Dobra, dostaliśmy znowu radio w ogóle. No to jak sporo, no to fajnie.
To na radyjku trzeba typowo radiolkę opieprzyć. Weźmie pan tam trochę ruszy tą dupę skromną, bo trochę tak powoli pan jedzie. Już. Tak też, żeby pan nie odjechał za szybko, nie? Bo to się powoli rozpędza, no ale też pan trochę powoli jedzie. No, właśnie. Dobra, tutaj lewo? Lewo. Dobra. To jest, szefie, poza, stacja tutaj poza miastem, tak? Co ten? Tak, tak. No, bo my ostatnio w ogóle w innym miejscu braliśmy, no ale to w różnych miejscach się bierze pieniądze. To. No, raczej dziś będzie spokojnie. Miejmy nadzieję. Znaczy, raczej to wątpię, żeby ktokolwiek nam próbował coś tu zrobić, nie? Tam od tyłu zajechać, czy tutaj? Od tyłu. Najlepiej. No, to krawężnik tutaj im trochę poniszczymy. Dobra, widzę, my sobie tu ruszamy. I no i tak. Pieniądze wzięliśmy. Oj, tu się wyrobić nie chce. Dobra, jedzie pan normalnie na bank, nie? Dobra. Wyruszamy sobie na bank. Coś klancuje się w ogóle, auto sobie stoi. Na wyjeździe z tunelu. Nie wiem. Wywalone. Stawia nas policja, nic tam nigdy się nie stanie. Praca dobrze, płatna, no bo już tu jesteśmy 3 godziny nas ładowali. Tu już łącznie ponad godzina przejazdu będzie, no to od choroby kasy. Oj, to się nie chce wyciągnąć. Jezu! Panie policjancie, pomocy! Podajcie się! Łapy! Łapy do góry! Łapy! Jeden, drugi! Łapy do góry! Ręce powiedziałem! To cię rozstrzelam, ręce! Puść broni ręce! Klękasz! Tak i twój kolega! Dobra, bierze ich pan! Do radiowozu, chowa. Ja zaprowadzi pan jednego do radiowozu, ja drugiego tu pilnuję. Może przeszukajcie ich, albo coś. No to pan policjant się ogarnie, nie? Wstaje pan. Idzie pan do radiowozu z tym panem. A, o Jezu. Tego nie było. Wstawaj pan. Ręce na maskę, ręce w górę. I na maskę ze swojego auta. Już? Dobra, ja panu tu przeszukam, bo i tak czekam, aż tamten pan coś ogarnie. Dobra. No, skonfiskuję panu te rzeczy niepotrzebne, no i wstaje, odchodzi pan od auta. Bez żadnych ruchów, zatrzymuje się pan, klęka pan. Albo dobra, pan już nie klęka. Idzie pan do radiowozu. Dobra, weźmie pan ich do radiowozu, my już dojedziemy raczej sami konwój. Wsiadajcie panowie już. Ręce opuścić i wsiadać. Dobra, pan jedzie, w razie co będziemy jeszcze wzywać. Zaraz tu jedziemy, panu tu pan odjedzie. Szefie, siedzi. No ja nie mogę, szefie. Tak? Co tu się podziało? Nie wiem. Ja nie mogę, jedziemy. Ale mi sobie szefie serce wali. A ja nie mogę. W ogóle szef broni nie miał przy sobie. Nie, ja nic nie mam. Kurde. To dobrze, że ktoś tu jeszcze był oprócz tego samego policjanta, bo z samego jednego to problemy mogły być. No. O, ja pierniczę, szefie. Ja muszę to rozładowywać, czy ktoś tutaj będzie to rozładowywał? Tutaj rozładuję. Możesz jechać do domu. Wypłacę jeszcze ci dam. Dobra. Dobra, widzowie, idziemy do szefa. W ogóle mi się chyba dziś umowa kończy. Kurde, widzowie, znów pracy nie będę miał. A nie wiem, czy ja chcę na dłużej pracę. Nie wiem, pomyślimy. Halo. Dzień dobry. No, dzień witam dobry. Z powrotem. Boże, to dzień dobry, co chwilę jest bez sensu. Szefie, mi się umowa chyba dzisiaj kończy, co nie? Tak. Chciałbyś przedłużyć? No raczej nie chciałbym. A jakbyś dostał podwyżkę? No ale zależy jak. O ile? Jak no... ja miałem 100 za godzinę, no to ile mi podwyżysz, szefie? Mogę dać ci za godzinę. No dobrze się spisujesz i w ogóle dałbym za godzinę 250. No i na konwoje nadal by było normalnie razy 3. Tak. Czy ja wiem?
Mam pomysł. Jaki? Jak na razie tydzień nie będę miał u was roboty. I oferta będzie nadal aktualna, czy nie? Czy tylko z przedłużeniem? Będzie aktualna. No to do tygodnia dam odezwę się po prostu do pana, jak to tam będzie wyglądać, nie? Dobrze. A jeszcze jedna sprawa. Tak? A, bo wypłata ty dzisiejsza. Chyba... Tak, wypłata. Proszę. Ile? To będzie razy 3 za konwój i w ogóle. To jest uratowanie mi życia, to ci dam. W ogóle kałachanie słowa, no. Muszę na razie to przeliczyć. No i już przeliczył szef. Tak, tu proszę 2500 na ciebie. Dziękuję. Dobra, to ja się do tygodnia odezwę. Proszę jeszcze oddać. Już wsadziłem tutaj do szuflady. Okej. Okay. A jeszcze jedna sprawa. Tak? Bo ty niby poszukujesz auta. No, szukam. To bym cię mógł sprzedać. Za ile i jakie zależy, nie? To też trzeba zobaczyć. Może chcesz pójść zobaczyć? A stoi przed tym? No, powinno stać. No, co to jest? Takie. Rocznik 2.11. Możesz się przejechać, jak chcesz. Tak samo jak z tym, z pracą dam odpowiedź do tygodnia. Dobrze. A za ile by takie auto było? Do ustalenia możemy targować i w ogóle. No dobra. To do tygodnia nam też się odezwę, nie? Dobrze, a masz do mnie numer? Chyba miałem, nie? Bo szef mi chyba tam ulotkę widziałem, nie? I chyba sobie nawet brałem. A ta. Już. No mniejsza z tym. Dobra, mam numer na pewno, jak nie, to przyjdę po prostu do banku, nie? Dobrze. Dobra, no to dziękuję, ja lecę do domu. Dobrze, miłego wieczoru. Miłego wieczoru, do widzenia. Kuźwa, do widzenia, dobranoc, widzę, pewnie nam pojeździć. Dobra, luj z tym. Kasy mamy teraz... O zasranie, no ale jak na 21 odcinek, to znaczy 25, Boże, co ja gadam, to i tak kasy moglibyśmy mieć więcej. Słabo się rozwijamy, teraz bym chciał się dość fajnie rozwinąć, w ogóle radiolki tu latają. Ja sobie biegam przez pasy, ale dobra, widzowie. Tak. Dobra, ja sobie tu lecę, kurde. O, telefon rinda. Halo? Dzień dobry, panie Kamilu. Dzień dobry. Zostawiam, co się wydarzyło, bo słyszeliśmy, co się wydarzyło. Ale o co chodzi dokładnie, w ogóle kto mówi? No... Sierżant podporucznikowy Michał. A pan? Pan Cebula. Tak, zgadza się. A to słyszeliśmy, co się wydarzyło podczas dzisiejszego transportu pieniędzy. No słyszeliśmy, tak. Jak pan bohatersko poddał tych... bandy, którzy chcieli obrabować ten. Tak. No. I mamy taką propozycję. Czy chciałby pan pracować w policji? Szczerze, byłoby fajnie. I myślę, że bym chciał spróbować. Dobrze, to niech pan przyjedzie na komisariat i panu mogę wszystko pogadać jeszcze dzisiaj. To ja bym wolał, wie pan co, jutro pojutrze, bo mam kilka spraw teraz na głowie. Dobrze, dobrze. Dobrze, no to ja się stawię jutro albo pojutrze, nie? Dobrze. Dobrze, do widzenia. Do widzenia. Dobra, widzowie, słuchajcie, dostaliśmy bardzo ciekawą ofertę pracy. Bardzo fajnie się to złożyło, słuchajcie, a ja wam dziękuję za oglądanie. Miłego dnia, siemano.